West Chopper Style. W krainie motocykli, gdzie duma miesza się z surową siłą, rodzi się niezwykły styl choppera – Midwest. To połączenie surowego, agresywnego designu z elementami oldschoolowego uroku, które przekracza granice konwencji. Oto szczegółowy opis tego niezwykłego stylu, który wciąż zachwyca i inspiruje. Wysokość i proporcje. Charakterystyczną cechą stylu Midwest jest imponująca wysokość choppera, która nadaje mu potężny wygląd. Proporcje są starannie dostosowane, tworząc dynamiczną sylwetkę, która emanuje pewnością siebie i dominacją na drodze. Koła. Stosowanie stosunkowo cienkiego tylnego koła o średnicy 16 lub 18 najczęściej w połączeniu z przednim kołem o rozmiarze 21 podkreśla nie tylko pewność prowadzenia, ale także nadaje chopperowi unikalny wygląd, który przyciąga spojrzenia i wywołuje podziw. Kierownica w stylu wysokiego T-bar. Kluczowym elementem stylu Midwest jest kierownica w stylu T-bar, która nadaje chopperowi charakterystyczny oldschoolowy wygląd. To właśnie ona podkreśla wysoką pozycję kierowcy i dodaje chopperowi niepowtarzalnego charakteru. Brak lub niski CC bar. Minimalizm jest kluczowy w stylu Midwest, dlatego często opisywany jest jako chopper z brakiem lub niskim CC barem. Ta cecha dodaje surowego wyrazu i podkreśla agresywny charakter choppera. Siedzisko solo Cobra Seat. Siedzenie solo jest elementem minimalistycznym, który podkreśla surowy charakter choppera. Dodanie wersji Cobra Seat nie tylko dodaje komfortu, ale również estetyki, tworząc stylowy kontrast i przyciągając uwagę. Prosty układ wydechowy. Układ wydechowy w stylu Midwest jest zaprojektowany w prosty sposób, z dróg starowymi rurami z przelotem. To nie tylko dodaje mocnego dźwięku, ale także utrzymuje surowy, minimalistyczny wygląd, który jest charakterystyczny dla tego stylu. Minimalistyczne nadwozie. Eliminacja zbędnych elementów nadwozia na rzecz surowego wyglądu jest kluczowym elementem stylu Midwest Choppera. To właśnie prostota nadaje chopperowi jego niepowtarzalny charakter i wywołuje wrażenie potęgi. Wyraźne linie. Wyraźne, dynamiczne linie choppera z ostrymi kształtami baku, mocno wyprofilowanymi błotnikami i precyzyjnie zaprojektowaną ramą są kluczowe dla tego stylu. To one nadają chopperowi jego agresywny wygląd i sprawiają, że jest on niezwykle charakterystyczny na drodze. Styl Midwest to zazwyczaj ciemne, intensywne kolory, które podkreślają agresywny i mroczny charakter choppera. Oczywiście nie można zapomnieć o płomieniach, które dodają chopperowi jeszcze więcej charakteru i wyrazistości. W rezultacie Midwest Chopper prezentuje się jako imponująca, agresywna maszyna, łącząca w sobie oldschoolowy urok z nowoczesnym minimalizmem. To nie tylko środek transportu, ale także wyrazista forma sztuki na dwóch kółkach.